Cześć moi drodzy, ja nazywam się MC, ja oto przed wami ostatni odcinek z gry Serious Sam pierwszy starcie. Jest to pierwszy pełnoprawny odcinek, pełnoprawny film, który nie jest zapisem streamu, który nagrywam od ponad półtora miesiąca. Powodów było sporo, powodów było wiele, dlatego nie będę się do nich zagłębiał. Zacznijmy ogólnie grę. I ogólnie śmieszna rzecz, po raz kolejny, tutaj wchodzę, nie laguje, tu wychodzę, zaczyna trochę lagować. Także może być ogólnie śmiesznie, może być zabawnie i zobaczycie ogólnie na poziomie jednego z najlepszych bossów, jakie były kiedykolwiek w grach. Także, przynajmniej moim zdaniem, no nie? Okej, okay, no to co, no to lecimy. Pierwsza oczywiście nasza tutaj sekcja to jest ta wielka arena, na której trochę spędzimy czasu. I te rzeczy jak plecak i życie nam się odnawiają, co jest mega, mega fajne. No to co, panie i panowie, lecimy. Zaczynamy od klejów. Nie pamiętam właśnie dokładnie jak to było. Wiem, że będą klej, wiem, że będą byki. Wiem, że będą biomechanoidy. I czy będzie coś poza tym? Nie mam żadnego pojęcia, po prostu nie pamiętam. Grając tutaj, no ogólnie tutaj nie będzie się dużo działo, poza oczywiście przeciwnikami. Nie będzie jeszcze oczywiście ostatniego bossa, który jest moim ulubionym w Serious Sam. Za chwilę będzie trzeba minigana to je wyciągnąć z tego co widzę. Że nawet szybciej niż zaraz. Co tam u was przede wszystkim? Jak tam u was? Czekajcie długo na Serious Sama, jeżeli tak, to przepraszam, jeżeli nie, to też przepraszam, jeżeli było ogólnie filmu, już niczego innego. Postaram się, żeby był. Znaczy było jak najwięcej filmu, na moim Discordzie pisałem wszystko. Informacje też, co i jak, także zapraszam do Discorda w link w opisie. A aktualnie, no i co, będziemy kończyć pierwszego Serious Sama i zaczynamy z drugim starciem, prawda? Mam nadzieję, że bardzo niedługo, także mi się wydaje, że będzie bardzo, bardzo fajnie, będę Serious Sam 2. O mój Boże! Zostały nam dwa Serious Samy do przejścia. Jeśli chodzi oczywiście o fabułę, bo są jakieś tam spin-offy typu Double D chyba się nazywa jeden, Tormental się nazywał drugi. Ja jakoś inaczej jeszcze nazywa inny Serious Sam, z tego co pamiętam, także jest trochę tego do przejścia na pewno, jeśli chodzi o Serious Sama, ale czy będę nagrywał wszystko, raczej inaczej nie. Raczej wątpię. Może jako, nie wiem, kurna nie, jakiś odcinek po prostu taki o sam sobie z randomowego grania, jednoodcinkowca, coś tego typu. Zobaczymy, ale nie chcę sobie po prostu ruinować Serious Sama, nigdy grałem w te gry, bo ja chcę po prostu pamiętać Serious Sama takim, jaki jest aktualnie. Nie chcę sobie niczego ruinować, krótko mówię, bo wiem, że te gry są fajne, jeśli chodzi o ich typ tej gry, no nie? Czy na przykład nie, tam jest 2D gra, czy side-scroller, czy coś innego. Te gry są bardzo fajne, jeśli chodzi o ich typ. Nie jest właśnie szczelanka 3D, tak jak Serious Sam, ten, który widzicie teraz. Dlatego nie chcę po prostu sobie ruinować, ale może je na stream, kiedyś coś może zachowam. Zobaczymy, jak to będzie ogólnie. Ale tak, czekamy na tego ostatniego bossa bardzo, bardzo, bardzo. Udało nam się przejść każdy poziom w Serious Samie. W Discordzie jedna osoba pisała mi, kiedy odcinek u mnie w Serious Sama. Właśnie jest, właśnie możesz go obejrzeć. Jeżeli go oglądasz, to hej. Wiesz, mam nadzieję, że ta osoba wie, o kim ja mówię. I jest 4 godziny zapis live na kanale. Także, jeżeli obejrzałeś to całe, to okej, okay, a jeżeli nie, to masz do nadrobienia mimo wszystko, bo tam przechodziłem dużo, dużo. Także streamy nie różnią się tak bardzo od serii czasami. Tak samo Psychonauta zacząłem na streamie przechodzić, ogólnie bardzo mi się spodobało granie w gry na streamie. I ogólnie przechodzenie serii na streamie i dawanie to jako zapis. Bardzo mi się spodobało, Forza Horizon 5 na streamie też by się bardzo, wydaje, bardzo, bardzo fajnie wychodzi. Przez to, że ja się znam na tej grze. Także mi się wydaje, że to jest główny czynnik, dlaczego właśnie ta gra mi się tak podoba. I dlaczego mi się tak fajnie to wszystko nagrywa, wszystko mi się fajnie streamy robi i tak dalej, i tak dalej. Czy będzie normalny odcinek z Forzy? Nie mam żadnego pojęcia, możliwe. Możliwe. Ale takie gry właśnie jak Forza zachowuje się na stream, bo mogę z kimś pograć na przykład. I mogę po prostu z nami pograć po prostu jak jeden wyścig. I to jest super, możemy jakikolwiek temat nawinąć. I to jest mega, mega fajne. 6,5 godzinny stream YouTube mi usunął z Forzy, ponieważ miałem muzykę z normalnego radia, a nie z trybu dla streamerów, który jest dostępny w ustawieniach Forzy. Oczywiście po prostu nie wiedziałem, że jest taki tryb, nie wiedziałem, że mi aż tak zablokują ten film, że w Polsce go nie będzie można obejrzeć nawet. Także to zapis 6,5 godziny musiałbym ściągnąć i edytować cały. I nie wiem, czy dałbym w ogóle to zedytować tak, żeby to można nie było wrzucić, także do raczej się na to nie zabiorę, także macie 4 godziny chyba teraz zapis jest z Forzy, albo trochę krótszy. Mi się wydaje, że to jest spoko. Starszy. O, teraz są byki. Dobra, to tutaj trzeba się przygotować inaczej. Z kulami. To pamiętam. Co tam jeszcze z informacji ogólnych? Raczej z informacji ogólnych to raczej tak nie za wiele to naprawdę, bo nie mam żadnych innych informacji. Wszystko co się mogliście dowiedzieć, to się dowiedzieliście właśnie. Oj, za wcześnie, mogę tego trzeciego poczekać, to nic nie szkodzi. Jeszcze jakiś jest gdzieś, nie? Spróbujmy to jakoś mądrze zrobić. There we go, pięknie.
I potem to dookoła, nie, nie nas, tylko dookoła, nie? Tu ogólnie mental już, mi się wydaje, że zna zagrożenie i to poważne, w postaci właśnie poważnego sama. O co wstaje, nie możesz przez ciała przebiec? No ja nie mogę przez ciała strzelać, także. Mi się wydaje, że on zna zagrożenie, jakim jest Sirius tam aktualnie, no i jest mały problem. Chociaż on już tak znał, ponieważ Sirius tam 4 to jest prequel. Sirius tam 3 to też jest prequel, także on zdecydowanie zna zagrożenie. Ale tutaj on się nie pierdzieli, daje tego ile wlezie. Wszystko co ma to wyrzuca. Znaczy też... O, mental daje swoje hordy przeciwników na nas, ale on ma je nieskończone, przecież to są klony, tak? Chociaż Sirius tam 4 mówił nam właśnie, że... Są pisklęta właśnie tych arachnoidów, że właśnie zabrał ich z planety, no nie? Także może nie wszystko jest klonami. Ale skoro nie są klonami, to powinni wyglądać trochę inaczej, no nie? Niż wyglądają. Czy każdy powinien się trochę różnić, ale to też wiadomo, to jest stara gra. Chociaż w nowym Siriusami też zrobili wszystkie skiny takie same. Chociaż pewnie zrobili takie same, bo chcieli się trzymać po prostu tego wszystkiego. Nawet Charlie wygląda tak samo, mimo że on mówi, że po prostu każdy z nich jest różny, no nie? Pisklęta i tak dalej. Więc to jest interesujące bardzo ten koncept. Ale teraz pan mnie spina złapała, straszna. O, wylądował po prostu w kule. O, biegnij tą w kule, no. Przeżył to! Jakim cudem! Ty byku, ty! Ja ci dam, syjański bykołaku. Dobranoc. Pyk. Pyk. Nieskończona amunicja, krótko mówiąc, mam ten plecak cały czas, także... Come at me, bitches! You ain't got no chance! No chance in hell! You got no chance! Oho. O-o. A teraz dookoła biegną, widzicie? O, tu będzie gorąco. Także ja sobie tutaj grę zapiszę. Tu będzie gorąco teraz. I to bardzo. Trzeba się naprawdę pilnować, z której strony ten byk teraz biegnie. A na szczęście jest dźwięk, który nam sygnalizuje właśnie, że ktoś się sfokusował na nas. O Jezus! O Jezus! A! A! Wszyscy naraz tak wybiegli na mnie, Jezus Maria. Co za byki. Oj, byczku. Ja wam dam. I bum! Dobra, idziemy po plecak. Trochę się z kur wystrzelaliśmy, aż 9, także trzeba sobie uzupełnić. Bum, 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 bum. Okej, okay. Teraz będą biomechanoidy, czy jeszcze może na przykład kleje? W ramach przerwy. Sprawdźcie, nie ma tutaj pancerza. Także musimy... O, są biomechanoidy, okej. Okay. I pamiętaj, że tutaj jest sekret na końcu któregoś tunelu, ale nie wiem, czy ja będę chciał po niego iść, bo on jest trochę niebezpieczny, z tego co pamiętam. Czy po niego iść, także... No, nie wiem, nie wiem. I to oczywiście sekretów na tym poziomie nie znam, bo jest ich całkiem sporo. Tego co pamiętam, mogę się oczywiście mylić. Mam zrobić z nimi podsumowanie ogólnie po tym poziomie też. Muszę im w głowę strzelać, nie w nogi. O, o, shit! Dobra. Idziemy to ogólnie lepiej, niż myślałem, że im pójdzie, także nie jest źle. Chociaż to jeszcze się nie rozkręciło. Nie będą biomech, to będą kamikadze, chyba koniec, tak mi się zdaje? Dobra, na was to. Minigun. Ja się już nauczyłem, nie mam czasu, żeby na was rakiety leciały. Zawsze strzelałem nie wiem, jakie tam miały, bo właśnie kulami. Nie ma czasu na takie rzeczy. There we go. There we go, okej. Okay. Zdałaby się minimapa z Siriusami. Mówiłem tu kiedykolwiek? Chyba nie. Ale nie pogardziłbym, chociaż... Wiele rzeczy bym pozmieniał w Siriusami. Dodał jakieś rzeczy po prostu... Przez to, jak aktualny rynek gier się ma i jakie rzeczy są implementowane w grach aktualnie. Ale z drugiej strony nie. To jest ten nostalgiczny film, że nie wszystko wiemy, nie wszystko widzimy, nie wszystko rozumiemy. I to jest fajne w Siriusami właśnie. O to chodzi. O to chodzi właśnie. Tak ma być, krótko mówiąc. Tak ma być. Okej, okay, idą te bydlaki. No, a teraz idzie ich sporo. Chyba to użyjemy już tutaj. Teraz się mieszają, no. To już kule. Skoro się mieszają, to już kule. Dobra. Ty przeżyłeś? Ja nie rozumiem. Jak oni żyją czasami, a czasami nie? Ja to tego nie pojmuję. Bo ty nie powinieneś przeżyć tam z tyłu. No może mnie nie ciągnę do końca, chociaż... Mi się wydaje, że ciągnę to... O, to okej. Okay. To był mój błąd. Mi się wydaje, że ciągnę do końca to. No ale... Bum. Dobra. I ty powinieneś umrzeć? Tak jest, bardzo ładnie. Tutaj dwójkę zaliczymy. Tu też. I tutaj też. Nice, okej. Okay. Idziemy się uzupełnić. Sekret jest chyba gdzieś tam na środku? Albo tam na środku? Wiem, że w którym środkowym tunelu jest sekret. Nie wiem, czy to się zamyka potem, czy nie. Chyba właśnie tak.
A tylko ja nie wiem, czy iść po to, czy nie. Może pójdę, póki są te niebieskie. PG zapiszę tutaj. I spróbujmy wejść na przykład tutaj. Tutaj coś znajdziemy w ogóle. Nie wiem. Nic tu nie ma. O chujde. O shit! Dobra, czerwony się pojawił tutaj. Dlatego nie chciałem tu iść, bo on się tu respią cały czas. O kurna, dobra. Okej, okay, no zabij mnie. Dobra, zabiją mnie, okej. Okay. Szybkie wczytanie. There we go, okej. Okay. Czyli tam nie idziemy. Lesson learned. Ale fajnie czasami tutaj coś spróbować, no nie? Wiem, że w którymś tunelu coś było na pewno, tylko o kurna. Tylko nie pamiętam w którym. Będą te czerwone bytlaki. Jezu! Dobranoc panu, dobranoc panu, dobranoc panu. Okej, okay, gdzie te czerwone są? Okej, okay, jest dwóch czerwonych tylko? Chyba tak. Right, dobra. I teraz... Au, 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 au! Chyba jeszcze jeden czerwony jest. Bo nie widać w ogóle, jakie oni te rakiety strzelają. Je słychać nie widać. I teraz mały problem. Mam słuchawki głośno mimo wszystko. Także Holender... Te niebieskie w grupach są niebezpieczniejsze od tych czerwonych, bo tych czerwonych to możemy te rakiety zestrzelić, ale tych niebieskich nie i teraz lecą szybko. Mimo wszystko. No więc zróbmy to w sumie. Gwiezdne wojny. Z biomechanoidami, proszę bardzo. Niebieski versus zielony, niebieski dołączaj. Dobra, to już? Będzie? Oho. Brakuje mi pancerza pomału, dobra, są kleje. Nie wiem, czy w tym kraju czegoś nie będzie przypadkiem jeszcze. Nie pamiętam. Wiem, że to już jest ostatnia sekcja po biomechanoidach. Teraz pytanie, ile to potrwa. No i za chwilę będziemy musieli spieprzać. Jeżeli nie widzieliście ogólnie ostatniego bossa pierwszego starcia... O mój Boże, zobaczycie coś niesamowitego niedługo. Naprawdę. To jest mega fajny boss i ja wytłumaczę ogólnie w trakcie tego całego naszego starcia z nim, dlaczego on jest taki niesamowity. Bo nie powiem, że o, zobaczcie, on jest fajny. Bo ja ci nie rozumiem, dlaczego on jest fajny, tylko chcę wam wytłumaczyć wszystko. Dobra, brakuje mi amunicji do minigana i to jest nie lada problem. Nie mam pojęcia, ile dostanę amunicji z minigana. Shit! Laser gun! Laser gun! Laser gun! Pomóż mi. To się powinno otworzyć w końcu, nie? Powinno. Naciskiem na powinno. Mhm, dobra. Oho! Dobra, czyli to jest koniec. Byłem przekonany, że było tego więcej kiedyś. Jeżeli coś słyszycie, to jest mój kot, także... Aktualnie korzysta z kuwety, więc nie przeszkadzajcie mu w korzystaniu z toalety. Okej. Okay. Dobra, i teraz przejdziemy tutaj, będzie zajebista kascenka, także uwaga, panie i panowie. Zobaczcie to. Ah! O, rany. Jego design w oryginale jest lepszy niż w wersji HD. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jakiejkolwiek innej. To jest najlepsza wersja jego, jaka była kiedykolwiek. To jest, panie i panowie, Akzan III? Tak, to jest Akzan III. To jest pierwszy boss ogólnie, jakiegokolwiek widzimy w Serious Samie, jeśli chodzi o wydawanie gier. To jest tak, zabiliśmy Akzana VI w czwórce. Zabiliśmy Akzana IV w trójce. I teraz zabijamy Akzana III. W drugim starcie nie ma już Akzana. No, jesteśmy całkiem duży, nie? Jesteś całkiem duży, nie? O, nie jest bardzo duży. Okej, okay, Akzan III, zły czarnoksiężnik. To trzecie wcielenie złego Akzana, ostatniego z olbrzymich czarnoksiężników. Akzan ma rangę wielkiego admirała, a mi mental służy dla złu od milionów lat. Wielka Góra posiada ilość broni wystarczającą do zmierzania się z międzygwiezdnym krążownikiem obdarzonym niespotykanymi magicznymi mocami i zdolnością regeneracji. Ten wielki wojownik jest jedną z najniebezpieczniejszych istot we wszechświecie. Akzan został wyznaczony przez Mentala do nadzorowania ostatecznego oczyszczenia ziemi. Rady. To są super. Używa najpotężniejszej broni i czarów, okej. Okay. Posiada zdolności regeneracji. Módl się do swojego boga o szybką śmierć. Wow, zagrożenie poza skalą nagrada milion... Nie wiem. Falus coins, dobra. I teraz, znaczy, jego nie pokonamy teraz. W żadnym wypadku musimy spieprzać do czerwonej piramidy. Bo zobaczyłem czerwony plecak, zobaczyłem piramidę, czerwona piramida. Okej, okay. Boże, jak się zakopałem. Okej, okay. Musimy się przedostać siłą, dosłownie, do piramidy. Musimy uciekać do piramidy. I teraz tak, dlaczego ten boss jest taki niesamowity?
Sam feel tego, że jesteśmy bezradni aktualnie, musimy spieprzać do piramidy przed tym wielkim bydlakiem! Ten go mi laguje, jak na niego patrzę. Interesujące. Ciekawe, będę z nim walczył zaraz. Bo będziemy z nim walczyć, tak. Mogły je sami, nie jesteśmy go w stanie pokonać. Czy byliśmy kiedykolwiek sami w stanie pokonać jakiegokolwiek Akzana? Tak. Tak, czwartego. Czwartego, tak, bo w niego wbijaliśmy pręty, pamiętacie, w trójce, no nie? Pyk, dobra, okej. Tu mamy serduszko. O, już go nie zbiorę, bo minęłem serduszko w ogóle. Co ja zrobiłem najlepszego? Okej. Bo żeby w niego nie wpaść, bo będzie lipa, musimy... Ogólnie, czasami musimy robić właśnie backtrack, bo jeżeli... Tu będzie za dużo przeciwników, to musimy się trochę wycofać i musimy uważać, gdzie się cofamy, bo jak wycofamy się prosto w niego, no to będzie średnio. Ja pozwolę sobie ogólnie jakoś tutaj wykierować. 50 FPS-u mam, jak na niego patrzę. Tak, jesteś wielki i potężny, rozumiem cię. Okej, wezmę sobie minigana, bo minigan to jest fajna broń mimo wszystko. Lecą kolejne byki, ale to na spokojnie. Leci właśnie statek, który przywołaliśmy na poprzednim poziomie. To był Luxor chyba, tak? Dobrze pamiętam. Chyba tak, nie możemy dać się zgnieść, bo to będzie out, jeśli chodzi o nas. Także musimy uważać. Mnie interesuje ten czerwony plecak i to czerwone serduszko. Bardzo mi to interesuje, bardzo bym chciał to uzyskać. I on nie ma żadnych broni jak na razie, dopóki nie podejdziemy do piramidy. Także on będzie sobie po prostu chodził dookoła. Także nie ma problemu. Tu mamy też dostęp, jakbyśmy chcieli plecak ten zielony kilkady dostać. Też mamy taką możliwość. Trzeba możliwość się nieskończenie wiele razy uleczyć. To jest też mega, mega fajne. Okej, plecak czerwony mnie interesuje, tylko żeby mnie nie zgniótł. Dobra, jest daleko. Nie ma problemu. Dobra, stary. Dzięki za plecak. Idę się jeszcze uleczyć. Okej, możemy się napieprzać. To się nie z nim. I teraz ja też nie pamiętam, no nie? Czy ci przeciwnicy tutaj są nieskończeni? Bo jeżeli tak jest, to ja nie mam sensu tutaj w ogóle być. Ja muszę stąd uciekać. O, właśnie on tuknął, byliśmy za blisko. Chyba, że nas gniezdniu. Jezus Maria. Ktoś powinno zabić, okej. Okay. Tego serduszka nie dostanę w efekcie, naprawdę, bo kuźwa, ciężko tam się dostać tu pod niego. No jest duży i się ciężko pod niego podać. Nieważne. Nie wiecie, o co mi chodzi. Pod tekstu robię masę zawsze w filmach, także. The real Hulk smash! I am big, I am strong, feel me! A, szybko! Dobra. Klikajmy wypisy z myszy, a nie, no ale wiecie, o co mi chodzi. Shit, nie w tego byka, co ja zrobiłem? On przeszedł to? A, shit! Przestań mi lagować grę! Typie, utrudniesz mi zadanie! Ja muszę od niego uciekać! Jestem za blisko! A tych byków też jest za dużo! Oni cały czas lecą, prawda? Muszą lecieć cały czas. A potrzebuję tego serduszka bardzo. Sytuacja podbramkowa! Te byki w sobie mogliby mnie trochę odrzucić. Tak, tak. Głupie stwierdzenie, ale ja bym przejął. O Boże, on zostawał od niego czy od czego? Chyba od takiego od byka, tak mi się zdaje. Okej, ja się muszę uleczyć. Tak, no, zdecydowanie od rakiety dostałem. A zapis mam daleko, daleko, hen! Tak, że będzie lipa, jeżeli teraz umrę. Ale boję się, że umrę. Boże, te wszędzie te rakiety lecą. Come on, zdychać! Więc boję się, że ktoś mnie wpadnie zaraz. Dobra, gdzie mam zapis? Tutaj... Dobra, cięcie. Okej, podejście numer dwa, panie i panowie. Zbieramy teraz wszystko po kolei. I ogólnie, jak pominiemy kascenkę, to mamy znacznie więcej czasu, żeby mu uciec, bo on dopiero to wszystko rozwala, no nie? Tak to rozwala na kascence. Czyli widzimy, że kascenki to jest naprawdę po prostu inna kamera gry, która się aktualnie dzieje. Nasza postać zostaje zablokowana w miejscu, żebyśmy się nie mogli ruszać, no nie? I po prostu gra pokazuje to, co się aktualnie za nami dzieje, że w jakimś miejscu dzieje, no nie? Czyli to nie są osobne kascenki zrobione, tak mamy aktualnie w grach. Tylko to faktycznie jest, to się aktualnie dzieje, w aktualnym czasie. I to jest moim zdaniem mega, mega fajne. Niesamowite, bym powiedział wręcz. No, w starych czasach musieli sobie radzić, okej? Okay? I ja to ja w pełni rozumiem. Jakie uniki! Za fiki! O Boże. Uuu! Triple, double, fourth kill, pentakill! Pięknie! Najgorsze oczywiście to wszystko są byki, nie? Widzicie, nie mamy jeszcze zdrowia bossa, bo on się jeszcze... Nie oskryptował do końca, krótko mówiąc. Okej, ja bym bardzo chciał ten pancerz. Bo ty pomyślał, że pancerz daje dużo w Siriusamie, co? Kto by pomyślał? Tu jeszcze plecak też, który ja bym bardzo chciał w sumie. Dobra, idziemy do tej piramidy, nie ociągamy się.
Ta piramida jest ultra ważna aktualnie. Dobra, was, na ciebie nie będę malował twoje rzeczy. Bo ty jesteś małym pimpkiem. Dobra, uciekamy. I jeszcze musimy się ogólnie pod działem bronić, bo ten statek, który leci, będzie nam rozkotowywał drzwi. I to mu trochę zajmie. Także musimy się uzbroić przede wszystkim w cierpliwość i... dobre strzelanie kulami w byki. To jest przede wszystkim bardzo ważna rzecz. Shit! Dobra, udało się. O, był zły strzał kulą, bardzo zły strzał kulą to był. Dobra, im szybciej pójdziemy na górę, tym szybciej będziemy... on jest daleko, hen. Szybciej będziemy bezpieczni. On chyba musi w ogóle przyjść chyba do nas, nie? To też trochę zajmie. Ale tego powinno to zabić. Tak jest, dobra, mamy czystą drogę. Lecimy, kula ostrzegawcza, nadchodzę! Nadchodzę! Tu mogą być sekrety wszędzie, nawet do tej piramidy może być sekret. Ja mam pojęcie, to są sekrety, zawsze uciekałem, ile sił w nogach. Proszę sobie kiedyś zobaczyć, gdzie są tutaj sekrety. Okej, okay, zapytacie pewnie, jak go pokonać. Zobaczycie zaraz, w każdym sejustamie na każdego bossa jest sposób. Ale powiem szczerze, że w dwójce się bardzo byli leniwi, jeśli chodzi o bossy. W sumie w drugim starcie, no nie? Ostatni boss jest beznadziejny. Takie jest moje zdanie. Już lepsze bossy są w trakcie gry niż ostatni boss w drugim starciu. Nie chcę was zniechęcać, żebyście nie oglądali serii, ale ostrzegam was, że ten boss nie należy do najlepszych. Coś mnie bije z tyłu. Coś mnie czego bije z tyłu? Holy shit! Dobra, ja tu idę, panowie, proszę mi zrobić miejsce! Dziękuję! Chyba tu już wiem, gra laguje, jak jestem na górze. Sukces! A ja patrzę tam na niego, to mi gra cała laguje, także beka. Okej, okay, o, teraz ma bronię, widzicie? To są strzały golema, czyli oczywiście lecą tam, gdzie my będziemy. To trzeba pamiętać, bo on używa ataków przeciwników, których znamy. Nie wszystkich, ale do większości. Tu mam oczywiście lasery biomechanoidów, znowu ten od golemów. Dobra, kamikaze do nas lecą, bo tego oczywiście nie mogą braknąć na ostatnim poziomie. Drzwi się odkodowywują, musi być chyba wszędzie kółko, albo wszędzie kreska. No, jedno z dwóch, nie pamiętam po prostu. Dobra, unikamy laserów, na spokojnie, bez nerwów. Gdzieś tam w ogóle kleje jeszcze lecą, nie interesują nas te kleje. Interesuje nas, żeby te drzwi się otworzyły. Bardzo. On na razie ma tylko dwie bronie. On będzie miał więcej w przyszłości. I nie wiem, czy w masterach nie podchodził on... O, podchodził bliżej, dopiero on jest daleko dopiero, dobra. O, tak go wyprzedziliśmy, no cóż. O, dobre dla nas w sumie, że go tak wyprzedziliśmy. Pomijajcie kascenkę, jeżeli nie potrzebujecie jej widzieć, bo daje wam to sporo czasu, żeby mu uciec, krótko mówiąc. Bam, 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 bam. Okej, okej, oj, 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 shit, holy boy, bo Jezus Maria. Chyba będzie dźwięk, jak te drzwi się otworzą, także nie muszę się martwić o to. I chyba będzie czerwony plecak, jak wejdziemy na górę, także... nie jest problem, musimy przez te drzwi przejść, kurzyna. O, te ataki są jeszcze, właśnie. To są ataki Aldurjana dużego, tego właśnie pomarańczowego, tego bossa. Także to jest interesujące. Otworzyły się te drzwi? Otwieraj te drzwi! Bo on tu podchodzi! I byki tu jeszcze lecą, super! O, shit! O, shit! To zadaje sporo obrażeń, trzeba uważać. Dostaniesz w nóżkę! Uważaj. Dobra, dostał w krocze. O, rany. Otwieraj te drzwi, no! Shit! O, bo drzwi są otwarte! Drzwi są otwarte! Bye! Uciekamy. Uf. Wielkie piramidy. Bardzo ważnej części ogólnie Sirius sama. Ta piramida jest bardzo, bardzo ważna. I ikoniczna, jeśli chodzi o Sirius sama, oczywiście, bo była w pierwszej grze. Tak jest. To co zebraliśmy. Dajemy właśnie w to miejsce i to wszystko znika w ogóle, nie zmienia się na inne. Technologia syriańska jest niesamowita, powiem wam szczerze. Ja bym się nie spodziewał osobiście. Boże, zobaczcie, wszystko się zmienia. To już jest magia. To już jest centralnie magia. To jest niemożliwe, żeby to była technologia jakaś. To jest magia. Informacje o Anku.
gdzieś w piramidzie jest, tak? O to chodzi? Tutaj skany ludzi, ich kory mózgowej, to się pojawiło na górze i się otwiera. Interesujące, bardzo interesujące. I mamy na górze statek właśnie, który my przyzwaliśmy. To jest nasz statek, z tego co pamiętam? Mamy na pewno jeszcze jakieś informacje, nie do końca wiem, co to są za informacje. A nie, dwa razy informacje o Anku. Leniwi jesteście, po prostu obróciliście to w drugą stronę poziomu i tyle. Okej, proszę mi to otworzyć. Też się zmieniają. What the hell? Największą technologią tutaj jest winda. Really? Czekamy z miniganem. O, i poskakuje tak jak Remaster. Cóż. No to nie było czegoś... z... do fajnego do użycia przypadkiem? Czy mi się zdaje? To muszę zobaczyć. Nie ma! Tu się pomyliło wszystko. Myślałem, że była ta czerwona budka. Okej, teleportacja na statek, tak. I tutaj padnie i potem zaczynamy walkę z ostatnim bossem. Nie wiem, co tu powiedział. Może wyłapiecie w komentarzach, co on powiedzie tutaj. Ale tak, to jest ostatnia bitwa z nim. To jest ostatnia walka w Serious Samie, panie i panowie, jaką przyjdzie nam odbyć. I teraz tak, musimy aktywować nasz statek. A idąc właśnie w te oto miejsca. Cztery miejsca i ten statek uderzy laserem i musi Akzan być na środku z małą ilością HP. Także nie możemy mu za dużo zbić, bo się zregeneruje, nie możemy mu za mało zbić, bo go nie zabijemy. Także to jest balans, który musimy uzyskać. To są rakiety, jakie są najprostsze do uniknięcia. Najgorszy jest laser moim zdaniem. Nie laser, tylko elektryczność. Czego on używa rakiet, okej, to mu szybko uciekniemy stąd. Widzicie, że jest za blisko! Nie przemyślałem tego! Dobra, może nie za blisko, jest okej. A teraz to, pod czym był minigun? Pod piątką, pod czwórką w sensie, przepraszam bardzo, Jezus Maria, okej. To musimy rozwalić, bo to będzie do nas wracać dziadostwo właśnie! Okej, dobra. Tu jest pancerz, który sobie użyjemy. To mu szybko rozwalimy. Najlepiej mu strzelać w buzię, żeby mu to wszystko rozwalić, także to jest okej. Zanim aktywujemy ostatnie, to oczywiście szybko sobie damy go na środek i zbijemy mu HP. Taki jest plan przynajmniej. Mam nadzieję, że on wyjdzie, mam nadzieję, że on się uda. Mam nadzieję, że mi kul nie braknie, bo jeżeli braknie mi kul, to będę trochę w dupie, bo to jest golem, to nie jest źle. Będziemy do tego w miarę daleko, to nam mało zada to obrażeń. Chyba wystrzelam wszystkie kule w niego. Mam nadzieję, że się nie zregeneruje do tego czasu. A chciałem trafić tą kulkę golema, ale nie udało się. Okej, nie używaj elektryczności jeszcze, ani laseru. Cały czas te rakiety i golem i te strzały z pyska swoje. To mnie bardzo cieszy, okej. Użyjmy tego, musimy konsolidować na środek. I mamy tu ostatni skok. Też tu będziemy się koło tego miejsca właśnie kręcić tutaj. No i o, to jest laser. Cały czas w jedną stronę, bo dostaniemy tym laserem. Okej, dobra. Nie jestem tylko elektrycznością, sorry, wnioskiem elektryczności. Dobra, nie wiem, jak tego mu zbić. Powiedziałem wszystkie kule jakie mam, dobra, to wszystkie kule jakie mam. To jest, co to z lasy? Okej, unikamy. Okej, on był trudniejszy jak ja byłem mały, zdecydowanie, on jest bardzo prosty teraz. Ten prostszy niż był wcześniej, no nie? I to jest fajne, właśnie jesteśmy sam na sam. Jedyne co nas dzieli od właśnie ucieknięcia stąd, to pokonanie tego właśnie gościa, którego wiemy, że nie da się pokonać, bo się regeneruje. Ale sam ma plan, który gra nie mówi tego, chyba. A sprawdźmy Netflixa, co mówi Netflixa? Dane taktyczne. Dalej sam uruchom promień. Aha, dobra, ale nie pokazuje nam gra jak. Także to jest fajne moim zdaniem, okej. Tego lemowata trzeba rozwalić, bo mi bardzo nie są fajne. Ała! Shit. Dobra, uciekamy. Okej, to on się regeneruje kuźwa na bieżąco. On nie jest na środku, to mnie irytuje, dobra. To my go wziąć bardziej na środek. Możemy z drugiej strony jeszcze skoczyć, także o tym nie pomyślałem w sumie. Bo to tak jak gram w tego Serious Sama. On pójdzie za nami właśnie w tą stronę i będziemy mogli skoczyć właśnie z prawej strony tutaj. Co nam pozwoli, takie mam przynajmniej założenie, mam nadzieję, że trafnę, go załatwić.
Kule mamy. Ile tych kul mamy? 15. To nie najgorzej. Mogło być gorzej. Dobra, skoczmy tutaj. Wiem, że on nie jest na środku, ale może go ten laser chyci. Dobra, sprawdźmy teraz. O, dostałem rakietą. Chyba największa rakieta, jaką widziałem w moim życiu. To też był podtekst. Jak coś. Szybko! Bierz go! Laserze! Dawaj go! A oh, shit! Brak TB chyba kul? Nie, on nie był na środku! Fuck! Czym ja mam go załatwić teraz? O oh, shit! Okej, okay, to jak ja mam to teraz zrobić? Dobra, zacznijmy od tego. O Jezus Maja, zapisałem sobie gry znowu! O w mordę, okej. Okay. Nie, zabijaj mnie! Zapisałem sobie gry. I nie ma tu nigdzie zdrowia dla mnie do zabrania. O kurde. I am fucked. Okej, okay, to być albo nie być, panie i panowie, w takim razie. Tu jest zdrowie jakieś, okej. Okay. Może się pojawiają rzeczy, nie mam pojęcia, byłoby spoko. Dobra, naraz stary, z tymi twoimi kulami, to mnie akurat mało interesuje. Ta amunicja też by się przydała, bo co jeżeli nam braknie amunicji? Tu się muszą rzeczy respić. Okej. Okay. To on jest na trochę z tej strony, musimy go zrulować. Okej, okay, teraz przydałoby się tamto skoczyć tak naprawdę. Dobra, jest plecak, okej. Okay. Myślałem, że nie będzie już tego plecaka. On się chyba respi, także poczekam sobie tutaj jeszcze. Chwilę, on się też tam to zregeneruje. Później, bo musimy go atakować na bieżąco. Do czerwonego przynajmniej, bo jak będzie miał czerwone, to się, jeszcze się nie zregeneruje. Ale będzie miał wystarczająco mało, że jeżeli ten laser wpadnie, to go tu zabije. Chyba jeszcze jedna? Będzie ok? Tak. Animacja tego, jak on się regeneruje, jest bardzo fajna, ale wam tego nie pokażę. Nie chcę, po prostu nie chcę. Ok? Dobra, i teraz jak przejdziemy sobie szybko tutaj, to on powinien być w dobrym miejscu, żeby to wszystko załatwić, nie? Poczekajmy sobie chwilę tutaj właśnie, w tym miejscu. O, on jest w bardzo dobrym miejscu teraz, ok. Musimy to szybko zrobić. Musimy to mega szybko zrobić, żeby to zadziałało. Okej, okay, o, zanim to, to oczywiście ja taki golema, okej. Okay. Dobra, dobra, spieprzam stąd na raz, ale... Okej, okay, pójdziemy za tą stronę, będzie idealnie na środku. To jest dobry plan. To się musi udać. O, lecą rakiety. Tam, gdzie będziemy oczywiście. Dobra, chciałem kliknąć czwórkę, mi nie wyszło. Okej, okay, on się buja między zielonym a czerwonym życiem. Tego pogłaskamy tym. Są dwa plecaki i dwa zdrowia, okej, okay, spoko. Okej, okay, to mu rozwalimy szybko. Polecimy sobie tutaj już. Bo to go już trzaśnie, panie i panowie, musi. Musi go to już trzasnąć. Dawaj, atakuj laserze, atakuj go. Dawaj go. Dawaj go. Czy to będzie koniec? Jak to uwałem wszystkie? Tak. Co? Jak on się śmieje w ogóle? Tutaj nie trzasło, bo jest nieśmiertelny już, bo ja umarłem. Jeszcze jedno cięcie. No się wydaje taki mały, jak jest tak daleko. Okej, okay, o panie i panowie, wracamy tam, gdzie byliśmy. I znowu to samo, co? Znowu to samo. To są prosto wkroczy, to powinno go bardzo zaboleć. Okej, okay, zaczynamy od serduszka przede wszystkim, to jest bardzo ważne. Udało mi się zachować chyba więcej zdrowia i wszystkiego niż wcześniej, takie mam przynajmniej wrażenie. Czy to jest dobre? O, mnie dostał tylko tym. Jezus Maria, okej. Okay. Plecak jest bardzo ważny. Aktualnie muszę go dostać, plecak. Dostaję obrażenia, bo chcę być szybki i koki, a tak. Tylko dostanę śmierć na łeb. Nie wiem, co mnie zabiło wtedy. Rakieta? Tak mi się zdaje, że rakieta. Dostałem rakietą. Dobra, rozwalamy go szybko. Tu jest plecak, który mi jest potrzebny mimo wszystko. Stupę. Uciekamy? Nie, nie złapiesz mnie! Uda się! Dobra. A spokojnie, panie i panowie, damy sobie z nim radę. Tylko musi być na środku, po raz kolejny to powtarzam, musi być na środku. Dlaczego lasy nie trafi? Za ten beam z tego statku po prostu. A te rakiety sobie zadają masywne obrażenia, jeżeli to by zabiło wcześniej. Już to wędowało centralnie na mnie, także ja się nie dziwię. Dobra, na spokojnie, panie i panowie, kończymy tego Sirius sama. Nadeszła pora. Nadeszła pora. Takie ja mam przynajmniej wrażenie. Że jak najbardziej nadeszła pora na koniec tego Sirius sama. To była bardzo fajna przygoda. Jeszcze raz przejść Sirius sama. Klasika. Naprawdę, bardzo fajna przygoda to była.
Nadzieję, że wam się również podobało. I że będą wam się podobać moje przyszłe serie, nie tylko z Siriusa, ale i ogólnie. No ale to się jeszcze okaże, nic nie wiadomo, no nie? Okej, nie mam pojęcia, gdzie on jest. O, on jest daleko, hen. Że no jak na razie, to tego nie będziemy odpalać, bo on tu musi przyjść. Bo jak tu chyba... Chociaż żeby tak patrzeć, to jak przejdziemy tutaj, to... To on... Dobra, jest w dobrym miejscu. Dobra, udało się to aktywować. Łoimy go, teraz jak najszybciej. Krzanić te kulki, nadzieję, że mnie nie zabiją. Dawaj ten laser! Dawaj ten laser! Statku, proszę cię! Nie ma czasu! Dobrze! Zdychaj! Jezu, może nie zdechnąć! Zdechł! O, i to jest koniec! O, ho, ho, ho. I on tak leży przed wami, to jest piękne! I zniknął! Liczy się rozmiar, tylko to jak się tym posługujesz. I liczy się rozmiar, tylko to jak się tym posługujesz. Sam się podtekst właśnie teraz zrobił. Panie i panowie, po dwóch nieudanych próbach i dwóch cięciach udało nam się przejść ostatni poziom w Siriusamie. Z miniganem w ręce, piękny widok. Tak jest. O. To był mega nostalgiczny trip, mega mi się to podobało. Crow Team, dzięki wielkie. Dziękuję bardzo za tą grę. To było moje dzieciństwo, które przeżyłem jeszcze raz wraz z wami, co było mega, mega super. Siriusam 2. Mniej lubię Siriusama drugie starcie, w sensie, niż pierwsze starcie. Coś się stanie? Zaczęła muzyka grać? Nie będzie gadka to przypadkiem jakaś? Ale i tak Siriusama drugie starcie będzie mi się bardzo fajnie grało, bo jest kompletnie inny od pierwszego starcie, tak naprawdę, także. To tyle? Nie było tu telefonu jakiegoś, albo coś? Przypadkiem? Trochę antyklimatycznie, nie powiem. Polecieliśmy. Ach, to niebo tak dziwnie poskładane, nie? Jezus, ciąg dalszy nastąpi. Okej. Okay. Nie był telefon przypadkiem jakiegoś? Na statku wykonywanego? Okej. Okay. I dziwne, gdzieś napisy Siriusama, gdzie nie leci piosenka War, no nie? Tylko leci theme song Crow Teamu. Dziwnie. No ale panie i panowie, skończyliśmy, udało nam się w końcu przejść. W końcu, po długim czasie Siriusama 1 i lecimy z Siriusamem 2. Mam nadzieję, że już niedługo. I tak jak mówię, dajcie znać ogólnie, co myślicie o tej serii? Czy wam się podobała? Czy będziecie oglądać Siriusama drugie starcie na tym kanale? I ogólnie, czy wam się podobają moje filmy? Byłoby bardzo fajnie właśnie taką dyskusję przeprowadzić. No i co jeszcze? Jak wam się podobają te streamy aktualnie? Bo wiem, że część z was jest na moich streamach. Niektórzy regularnie, niektórzy czasami po prostu, jak mają czas oczywiście. Czy wam się podoba layout, czy wam się podoba to, jak prowadzę te streamy i ogólnie wszystko. To będzie oczywiście jeszcze upgrade'owane i tak dalej, i tak dalej. Wiem, że mówiłem, że przełączę na Twitcha, ale ostatecznie postanowiłem, że będziemy streamować jednocześnie na YouTubie i Twitchu, tylko jak będę miał pieniądze, bo żeby tak robić, to trzeba wykupić w ogóle jakiś pakiet na Streamlabie, także... Och, well. Dziękuję wam jeszcze raz. Dajcie znać ogólnie o rzeczach, które wspomniałem przed chwilą w komentarzach. Trzymajcie się, cześć, pa, i zobaczę was za kolejne odcinki na tym kanale i na serię Siriusama drugiego starcia. Trzymajcie się, pa, pa.